Witam w kolejnym odcinku. Mamy już trzy warstwy pomalowane i bierzemy się za klejenie XPS-a. XPS z Leroy. W sumie najtaniej znalazłem tam. Słup zrobimy w innym terminie, bo nie było na to czasu. Nowiutka gilotyna do styropianu, zakupiona, zobaczymy jak się sprawdzi. I będziemy stosować tytan 60 sekund. Podobno fajny. Jest troszeczkę droższy, ale podobno bardzo dobry. Tak, tego zobaczymy, na ile jedna pucha starczy. Rzekomo na 40 metra bieżącego paska, więc tak naprawdę tego dużo by nie poszło. A różnica tam 5 zł to jest no, niewielka. A jednak marka też robi swoje niż jakiś tam tani klej. Druga sprawa, też mamy taką temperaturę, gdzie jest cholernie zimno. Warunki pogodowe już są takie, że wolę użyć tego droższego, mam większą pewność, że nic się nie wydarzy. Pojawiły się białe wykwity w środku, szczególnie na zewnątrz. Na zewnątrz w sumie tam troszkę więcej. Na zewnątrz pojedyncze jakieś tam bloczki. No i troszeczkę się zaniepokoiłem tym, ale wykwity wyczytałem też z filmów, też wiedziałem, że no, jest to spowodowane chemią, która jest w zaprawie murarskiej. I dlatego tam, gdzie miało jakieś ujście, no to po prostu uszło. No i sól, czy jak się to tam zwie, po prostu wyszła na zewnątrz. No, także tak jak widać, na zewnątrz tego dużo też nie ma, bo na zewnątrz jest to dokładniej wykonane fugi niż w środku. Druga sprawa, w środku jest tego w cholerę. Środek był dwa razy malowany, tutaj jeszcze raz trzeba pomalować. Brakło na to czasu, to się zrobi w międzyczasie, chcę szybko, chociaż środkiem to się też może Kasia nawet zajmie jutro, już nie dzisiaj. No, także środek na trzeci raz na pomalowanie, a w tym czasie ja będę leciał z XPS-em wokoło dalej. Góra pójdzie na równo po przecięciu. Dłuższy element pójdzie do ściany, a wypełnienie wypełnimy potępianą. Zobacz jak pięknie tnie. Gotowe. Na kolejną ścianę sznurek sobie rozciągnę. Myślałem, że się obejdzie bez, ale lepiej ze sznurkiem jednak. Powoli idzie to do przodu. Trochę tu jest poupitwane. Najgorzej jest w takich małych odcinkach, bo tu szkoda tutaj sznurek rozkładać dla czterech tafli. Tam już sobie sznurki porozkładam. No i dlatego to też te docinki też takie. Dobra. Jedziemy.
i teraz przeciągniemy sobie sznurki po dwóch różnych stronach. Tu dam na równo. Ja nie będę dotykał. Mamy tą wysokość. I teraz sznurek i pojedziemy tą całą długą. Dobra, siedzi. Tak wygląda na tą chwilę. Tamta ścianka jest już gotowa. Tutaj przeleciałem. Wskoczę tutaj i pokażę, jak dokładnie to wykonuję. Już troszeczkę w prawy. Dobra, troszkę już podeschło. Tu mamy narożną ściętą. Ten 60 sekund akurat bardzo szybko schnie. I teraz tak. Wysokość. Czyli ciut wyżej. Mam tutaj kliny. Podpieram sobie to klinami. Fajnie idzie ustawić. O, i mamy prawie idealnie. Dobra. O, i tak to zostawimy. Jak z wysokością? Trochę wyżej. Czyli tak. Sznurek jest przeciągnięty i można jechać już dalej. Nałączenie, jak się daje deseczki, to potem tym strefem tak nie wypycha. Teraz piana pięknie leci, bo podgrzewała się pod agregatem. Puste przestrzenie dodatkowo jeszcze wypełniam. Okay. I super. Czasem jak się wyczuje moment, naprawdę tak fajnie klei, że można od razu puścić. Także jakby ktoś rozważał, jaki klej do styropianu przy klejeniu fundamentu wybrać, to zdecydowanie polecam z tytana, bo jest naprawdę rewelacyjny, błyskawicznie wszystko sklejone tak, jak ma być. Ok, i kolejna płytka.
wcisnąć. O. Gdzie te kliny? Tu. O. Dobra. Teraz już po jakimś czasie to naprawdę fajnie wszystko idzie, płynnie. Z początku to tak nie szło też. O. O. Także doświadczenie wzrosło. Tutaj chociaż ta ściana też już ładnie mi wyszła. Ta pierwsza taka, no nie, no nie ma co się kłamać, nie była za fajna. Okej. Do końca zostało nam tutaj tą ściankę, ten winkiel mały i tam. Ta jedna długość i wykonane. Potem wszystkie spojne trzeba pouzupełniać od góry, po bokach. Ustawi się pistolet na najmniejszy przepływ, fajnie to powypełnia. Piana 60 sekund, tak jak było widać, no normalnie chwilę temu, dosłownie, już to można odrywać. Dobra, mamy skończony cały budynek wokoło. Także można teraz wziąć i opierdzielić dookoła pianką wszędzie. Wszystkie spoiny, szczeliny od dołu, od góry. Też użyję do tego tytana 60 sekund, bo można będzie szybko to bardzo wyciąć. Także zanim oblecę dookoła, to już potem będę wycinał. No i potem wskakuję już z folią kubełkową. Jeszcze kupiłem rurę wodną, tutaj przerzucę ją. No, przerzucę, gdyby to było tylko powiedzieć, przerzucę. Muszę wykopać, podkopać się tutaj i przepuścić rurę wodną. Uchwyty też mam już kupione. Nie kupiłem arotów, bo nie mogłem znaleźć, o dziwo. Będę musiał podjechać jeszcze do jakiegoś innego sklepu. No i tyle, i potem dopiero przerzucę aroty, powycinam tutaj otwory, tak samo opierdzieli się pianeczką i będzie gitareczka. I lecimy sobie po kolei. Nawet to szybko idzie, już połowę mam zrobioną. Znaczy połowę tych łączeń zewnętrznych. Nawet to szybko leci. Już dużo mam zrobione. Połowa budynku. Tych szczelin cienkich, bo jeszcze wokoło trzeba będzie przelecieć od dołu i od góry. Przy większych szczelinach, na większej mocy pistoletu. Chciałem powiedzieć na większym wytrysku piany, ale może to się źle kojarzyć. O, dzisiaj bardzo zimno jest, tak mi ręce marzną. Strasznie.
pomimo że jest jeden stopień, to jest naprawdę cholernie zimno. Ostatnio też robiłem przecież w takiej temperaturze, ale tak tego nie odczuwałem. Może więcej ruchu miałem. Szczególnie w ręce zimno. Okej. Także wycinanko. I najpierw wycinam te spoiny, które teraz widzicie. A następnie dopiero górę i dół, bo się bardzo tępi nożyk. Ok, klejenie ekspresa mamy już skończone. Tak to wygląda. Także już jest powycinane wszystko. Wszystko jest powycinane. I skakuje z folią kubełkową już. Także myślę, że to pójdzie raz, dwa. Czy to będzie na jednym materiale, to się okaże. Dobra, tak to wygląda.